Cześć, zapraszam Was dzisiaj na taki film pogadankowo, taki film na luzie. Film, który będzie odpowiedzią na Wasze pytania. Ponieważ zauważyłam w ostatnim czasie, że pod moimi rolkami tutaj na YouTubie czy gdzieś pod filmami pojawiają się komentarze od Was, w których widzę Wasze wątpliwości. Wątpliwości dotyczące składników, składów kosmetycznych, działania różnych substancji, działania różnych kosmetyków i nie tylko. Dopytujecie mnie o różne sprawy, co oczywiście bardzo, bardzo mnie cieszy, że to właśnie mnie pytacie i chcecie ode mnie zdobywać wiedzę. I tak sobie pomyślałam, że to jest w sumie bardzo dobry pomysł na to, żeby stworzyć dla Was taką serię, w której będę odpowiadać na te Wasze wątpliwości. Czyli będę poruszać różne tematy związane z kosmetykami i nie tylko, tak żebyście mieli wszystko w jednym miejscu. Przy okazji być może też będę obalać jakieś mity czy jakieś bzdury, które pojawiają się gdzieś tam w internecie. Oczywiście chciałabym tutaj zaznaczyć, że będę przekazywać Wam wiedzę, którą sama posiadam, ale ja nie jestem alfą i omegą, więc nie jestem najmądrzejsza na świecie i oczywiście w niektórych kwestiach też mogę się mylić, bo prawda jest taka, że nauka cały czas się rozwija, kosmetyka, kosmetologia cały czas się rozwija, a ja jestem kosmetologiem z zawodu. Jestem osobą, która zdobyła wiedzę na studiach już dobrych parę lat temu, ale cały czas się kształcę, cały czas się uczę, biorę udział w różnych kursach, szkoleniach, czytam różne publikacje naukowe, sprawdzam PubMed, sprawdzam badania różnego rodzaju, czytam różne książki i publikacje wydane przez ludzi mądrzejszych ode mnie, od których sama również się uczę. Natomiast chciałabym się po prostu podzielić w tych filmach z Wami moją wiedzą, którą już posiadam i na której też opieram to, o czym opowiadam Wam w tych moich filmach, tak żebyście i Wy zrozumieli co i jak. Postaram się to też zrobić w taki najprostszy sposób, bo ostatnio nawet gdzieś pod postem, pod jednym z postów na moim blogu ktoś zostawił komentarz, w ogóle super, fajnie, ekstra, genialnie, pięknie przedstawione, ale trochę za trudne słownictwo i dla laika zbyt trudne i czy mogłabym to robić w taki bardziej przystępny, prosty sposób. Dlatego też pomyślałam, że postaram się w tych filmach wytłumaczyć Wam pewne zjawiska, pewne wątpliwości, które u Was się pojawiają, właśnie w taki najprostszy, najprostszy sposób, tak żeby to wszystko do Was dotarło. Także dzisiaj lecimy z pierwszym filmem, takim właśnie pogadankowym, luźnym. Przygotujcie sobie coś do picia, bo może być to długi film i pewnie jakiś zeszyt, długopis, coś do notowania, bo może Wam się to przydać. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Bardzo często gdzieś pod moimi filmami, ale też zauważyłam, że pojawiają się takie opinie w internecie, pytacie o jakość składników stosowanych w kosmetykach i nie tylko. Czy rzeczywiście jest tak, że wszystkie składniki kosmetyków są takiej samej jakości i to wpływa też na cenę, że producenci nas oszukują, okłamują, że nie ma czegoś takiego jak droższy, tańszy kosmetyk. Zresztą ja już na ten temat się wypowiadałam i tłumaczyłam Wam w jednym z moich filmów, o co chodzi z tym tańszym i droższym kosmetykiem, co wpływa na cenę kosmetyku i nie tylko. Ale dzisiaj pomyślałam sobie, że w sumie mogłabym zrobić dla Was takie porównanie i trochę bardziej rozwinąć ten temat odnośnie tej jakości składników i o co chodzi z tymi składnikami. I takim, myślę, że najprostszym przykładem będzie stworzenie kremu. Słuchajcie, wyobraźmy sobie, że mamy dwa kremy. Dwa kremy. Te kremy będą składały się z trzech składników. Bo krem, musicie wiedzieć o tym, że musi mieć jakąś bazę, do której wkładamy składniki aktywne. I zazwyczaj w tych kremach tą bazą jest na przykład woda albo też substancje olejowe. Dzisiaj nie będę o tym Wam dokładnie opowiadać. Natomiast musi być jakaś baza, czyli muszą być jakieś składniki, które będą tworzyły formułę, czyli całą tą konsystencję tego naszego produktu, do którego włożymy składniki aktywne, zamkniemy je tam w tym kremie i później będziemy go sobie nakładać na twarz. I powiedzmy, że stworzymy dwa takie kremy, który będzie, jeden będzie tańszy, drugi będzie droższy.
z trzech składników. Oczywiście coś takiego nie istnieje, ja to wymyślam na potrzeby dzisiejszego filmu, ale pierwszy krem będzie miał w składzie parafinę, drugi krem będzie miał w składzie masło shea. Mamy pierwszą substancję. To są dwie substancje emoliencyjne. Drugi składnik to będzie składnik aktywny. I tak, w tym z parafiną, do tego kremu z parafiną włożymy palmitynian retinylu, a do tego z masłem shea włożymy retinol. Nieważne, jakie tam są stężenia, chodzi nam tylko po prostu o te składniki. I trzecią substancją w pierwszym kremie będzie paraben, czyli konserwant, a w tym drugim kremie też będzie konserwant, ale załóżmy, włożymy sobie tutaj fenoksyetanol. I teraz patrzymy na składy tych dwóch kremów. Parafina, palmitynian retinylu i paraben. Drugi krem mamy masło shea, retinol i fenoksyetanol. Co według Was będzie droższe? Czy te dwa kremy będą tyle samo kosztowały? No raczej nie. Dlaczego nie będą kosztowały tyle samo? No bo tutaj mamy różne składniki, które powinny być rzekomo takiej samej jakości, ale te składniki różnią się między sobą nie tylko nazwą, słuchajcie, ale też działaniem i właśnie tą jakością. Bo teraz tak, zarówno parafina, jak i masło shea to są emolienty. Co to są emolienty? W kremie musi być emolient, czyli musi być taka substancja, która po pierwsze zamknie nam skórę, żebyście sobie to tak wyobrazili. Może zrobimy to na przykładzie plastra. O, nawet sobie, słuchajcie, przygotowałam, żeby Wam powiedzieć co i jak. Wyobraźcie sobie, że emolient, to będzie chyba takie najprostsze skojarzenie, to jest plaster. I teraz tak, wiecie doskonale, że mamy różne plastry. Po co mamy plastry? Plastry nakładamy na przykład na ranę po to, żeby ta rana nam się zagoiła z jednej strony, z drugiej strony, żeby do tej rany nie dostały nam się jakieś zanieczyszczenia, jakieś bakterie, jakieś wirusy i tak dalej, więc na tą ranę nakładamy plaster. I teraz, tak jak powiedziałam, mamy różne plastry. Możemy mieć plastry wodoodporne, czyli plastry, które nie będą przepuszczały wody, nie będą przepuszczały absolutnie niczego. One po prostu stworzą na naszej skórze, w miejscu, gdzie mamy ranę, tak zwaną okluzję, wyobraźcie to sobie, czyli stworzą taki film, czyli stworzą po prostu coś, co nam zakryje, przyklei nam to wszystko i nie dostanie się tutaj absolutnie nic. Rana nam nie nasiąknie, skóra nam nie nasiąknie, nie dostanie się woda i możemy taki plaster przyrównać do emolientów, które stworzą okluzję ciągłą, okluzję taką, niektórzy mówią twardą, niektórzy mówią ciężką. Są takie właśnie emolienty. I następny rodzaj plastra to jest taki plaster, który powiedzmy, że zaraz Wam to też tutaj jakoś spróbuję zobrazować. Jest to plaster, który będzie oddychający, że tak powiem, no bo też takie nazwy, słuchajcie, gdzieś tam potocznie się pojawiają, czyli będzie to taki plaster, który będzie miał na przykład takie dziurki, które spowodują, że skóra będzie oddychać, no wiecie doskonale, o co mi chodzi. Czyli będzie tak jakby trochę półprzepuszczalny. Mamy też takie emolienty, które właśnie będą coś takiego na naszej skórze tworzyć, czyli właśnie tworzyć taką okluzję. No i mamy też plastry, słuchajcie, na przykład takie materiałowe, o zobaczcie, widzicie, na pewno kojarzycie takie plastry, które z kolei będą najmniej przepuszczalne. One stworzą też oczywiście na naszej skórze tak zwaną okluzję, czyli tutaj pojawi się ten film, ale oczywiście jak zmoczymy taki plaster, no to wtedy też wszystko nam się tutaj zmoczy, ta woda nam się dostanie do tej rany, skóra nam nasiąknie
i mamy też takie emolienty. Już nie wspomnę o tym, że mamy też takie emolienty, które posiadają różne właściwości. Czyli na przykład możemy mieć emolienty absolutnie obojętne, obojętne dla naszej skóry, które nie posiadają żadnych właściwości, takich jak na przykład regeneracyjne, kojące, łagodzące. Natomiast właśnie one tworzą na naszej skórze film, który, zaraz Wam opowiem, będzie w odpowiedni sposób dla naszej skóry, ale też dla składników z kosmetyku działał. No i oczywiście teraz tak, żebym się tutaj nie zamotała i dokładnie Wam to wszystko opisała. Parafina, moi drodzy, jest takim emolientem kompletnie obojętnym dla naszej skóry. Ona nie posiada żadnych właściwości, żadnych. Jej zadaniem jest stworzyć na naszej skórze film, który spowoduje, że dojdzie do tego zjawiska okluzji i teraz co się będzie działo? Czyli z jednej strony będziemy mieć na skórze film, który będzie zabezpieczał skórę przed tym, co będzie na nią działać od zewnątrz, a z drugiej strony będzie powodować, że po pierwsze, nie będzie uciekała woda z naszego naskórka. Czyli mamy tutaj zjawisko tebl. O tym opowiem Wam w innym odcinku, w innym filmie. Czyli ona będzie, ta parafina będzie zabezpieczać naszą skórę właśnie przed tą ucieczką, nadmierną ucieczką wody z naszego naskórka. Co za tym idzie? Będzie dawała działanie takie, powiedzmy, nawilżające. Czyli jeżeli nie będzie uciekała z naszego naskórka woda, no to ona będzie w nim pozostawać, więc ta skóra będzie bardziej nawilżona. To jest chyba logiczne. Z drugiej strony, z trzeciej strony można by powiedzieć, parafina przez to, że stworzy na naszej skórze film, będzie powodowała, że składniki aktywne, które nałożymy na naszą skórę, one z niej nie odparują, a będą miały ułatwione albo tak jakby wspomożemy dostanie się tych składników do wnętrza naszej skóry lub też one po prostu na tej skórze osiądą. Gdzieś tam być może, jeżeli został w kosmetyku, czy w leku, czy w innym preparacie zastosowany jakiś promotor przenikania, te substancje aktywne do skóry się dostaną, a nie osiądą na niej lub też nie odparują. Po to właśnie jest nam potrzebne to zjawisko okluzji, żeby wspomóc działanie tych składników. No i teraz mamy masło shea. Masło shea też stworzy na naszej skórze właśnie taką okluzję, czyli będzie działać podobnie jak parafina, ale wiemy, że masło shea ma jeszcze dodatkowe funkcje, czyli nie tylko, nie jest obojętne dla naszej skóry, podziała regenerująco, podziała odżywczo. I teraz mamy dwa emolienty. Który z nich jest bardziej jakościowy? No masło shea. Który z nich będzie droższy? No masło shea. Widzicie tę różnicę? Czyli nie możemy powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak składniki bardziej lub mniej jakościowe. Oba mają podobne działanie, ale masło shea ma więcej. Jest bardziej tak jakby korzystniejsze dla naszej skóry. Parafina jest obojętna. Parafina jest też substancją, która jest tańsza. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że parafina jest substancją, która jest pochodną ropy naftowej, a z kolei masło shea musimy uzyskać w odpowiedni sposób, w odpowiednich procesach, tak? Procesach chemicznych, które będą bardziej zaawansowane od procesu pozyskiwania parafiny z ropy naftowej, no to też będzie to wpływało na cenę tych dwóch składników, a w związku z tym będzie też wpływało na cenę całego kosmetyku. Widzicie to? Czy Wy to widzicie? Mam nadzieję, że tak. Ale idziemy dalej. No bo skoro mówimy o tej jakości składników, to mamy teraz dwie formy witaminy A. Czyli mamy palmitynian retinylu i retinol. Co będzie bardziej jakościowe i co będzie lepiej działało? No oczywiście, że retinol,
który będzie lepiej wnikał do naszej skóry, tam się będzie przekształcał i tak dalej, będą zachodziły różne procesy. Palmitynian retinylu jest tańszą i mniej aktywną formą niż retinol. No i zobaczcie, mamy formę witaminy A w jednym i w drugim kosmetyku, ale palmitynian retinylu jest bardziej antyoksydantem, natomiast retinol w różnych stężeniach będzie nam dawał bardziej skuteczne, bardziej efektywne działanie. Co będzie droższe? No na pewno retinol niż palmitynian retinylu. A co jest bardziej jakościowe? No na pewno retinol niż palmitynian retinylu. Mimo tego, że producent w kosmetykach może napisać, że tu mamy proretinol, czyli formę witaminy A i tu mamy retinol, czyli też jakąś formę witaminy A, tak? Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że tak. I na zakończenie trzeci składnik, czyli konserwant. W tym kremie pierwszym parafinowym z palmitynianem retinylu mamy paraben, a w tym drugim mamy fenoksyetan. Paraben, czyli substancja konserwująca, która jest znana od lat, używana od lat, zaliczana do substancji kontrowersyjnych ze względu na pewną, powiedzmy tam, aferę, która kiedyś miała miejsce, ale działa konserwująco. Natomiast fenoksyetanol jest konserwantem nowszej generacji. Co za tym idzie, stworzenie jego też zapewne było nieco inne niż stworzenie parabenu. Cenowo też będą się między sobą różnić. I to też będzie wpływać na finalną cenę danego kosmetyku. Słuchajcie, jeśli ja gdzieś słyszę takie bzdury na temat tego, że właśnie substancje między sobą się nie różnią, że składniki między sobą się nie różnią i one są wszystkie takie same jakościowo, to jest po prostu ściema, którą ktoś Wam wciska, bo nawet jeżeli, zobaczcie, spojrzymy na formy witaminy C, tak? Mamy przeróżne formy witaminy C, zaczynając od kwasu askorbinowego przez tetraizopalmitynian askorbylu. Wybaczcie, miałam chyba nie mówić tych wszystkich takich specjalistycznych nazw, no ale chciałabym Wam po prostu to zobrazować. I mogą się one różnić stężeniami, mogą się różnić jakością, bo przecież jedno będzie lepiej przenikać niż drugie. A jedno będzie bardziej stabilne od drugiego i to też wpływa na jakość takiego składnika, ale też wpływa na jego cenę. Już nie mówiąc o tych substancjach bazowych, które Wam właśnie przedstawiłam, czyli na przykład parafin, emolienty, tak? Parafina. No i teraz, słuchajcie, pójdziemy troszeczkę dalej w tym temacie, żeby Wam też to bardziej zobrazować, bo padło też takie pytanie, no okej, no to dlaczego w takim razie mamy takie emolienty, które są bardziej jakościowe, które są, powiedzmy, lepiej wytworzone, mają lepsze działanie, to dlaczego w niektórych kosmetykach, czy na przykład jakichś wyrobach medycznych, czy produktach aptecznych stosuje się śmieciową parafinę? Dlaczego? No słuchajcie, bo właśnie między innymi dlatego, że parafina jest obojętna dla naszej skóry. I tutaj zrobimy sobie kolejny przykład. Co prawda ja nie powinnam, to nie jest reklama, żeby było też jasne i nie powinnam tego pokazywać, ale chciałabym Wam po prostu zobrazować, o co tutaj dokładnie chodzi. Słuchajcie, pewnie większość z Was zna Voltaren. To jest tylko przykład. Voltaren jest lekiem i jak wiecie, nie podaje się składów insi leków, znaczy nie ma takiego obowiązku, składy znajdziemy gdzieś na ulotkach, znajdziemy na opakowaniach, możemy dopytać w aptece czy u producenta. Natomiast ja tutaj z tyłu mam skład, wiem co znajduje się w tym produkcie i wiem, że jest tutaj substancja lecznicza, czyli diklofenak w odpowiedniej ilości, ale wiemy również, że jest tutaj ciekła parafina. Tak, dobrze usłyszeliście. Ok, jest ciekła parafina, czyli jest emolient. Jest substancja, która będzie działać okluzyjnie. Po co? Po to, żeby substancja lecznicza dostała się do wnętrza naszej skóry. A co za tym idzie, zadziałała.
Zaraz obalimy też kolejny mit, który gdzieś tam się pojawił i wytłumaczę Wam co i jak. Oczywiście tu jest cała masa innych substancji, są też inne emolienty, ale zwróćmy uwagę na tą ciekłą parafinę. Konsystencja tego produktu jest taka żelowa, taka tłusta, ze względu właśnie na te emolienty, które tutaj mamy w składzie. Zależy nam, żeby ten produkt zadziałał przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Więc musimy do naszej skóry wprowadzić substancję leczniczą przy pomocy jakiegoś promotora, przy pomocy jakiejś zastosowanej technologii, czy jakiegoś działania, które umożliwi dostanie się tej substancji leczniczej, zadziałanie w miejscu, gdzie odczuwamy ból. I założy się, że osoby, które miały kiedyś problem bólowy, na przykład z mięśniami, czy gdzieś jakieś uderzenie i tak dalej, i nałożyły sobie Voltaren w tym miejscu, to poczuły, że działa on przeciwbólowo. Oczywiście to też jest związane z tym, że u niektórych ten ból może być większy, mniejszy, to odczuwanie, działanie leku i tak dalej. Nie skupiamy się dzisiaj na tym, natomiast producent leku stworzył taki preparat, który ma działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Żeby on zadziałał, musi się dostać do skóry ta substancja lecznicza. Ale żeby ona się dostała do tej skóry, musi być stworzona taka receptura tego produktu, że z jednej strony mamy coś, co wprowadzi nam tą substancję do środka, myślę, że o tym zrobimy sobie następny film, a z drugiej strony też coś, co uniemożliwi tej substancji odparowanie, pozostanie na zewnętrznych warstwach naszej skóry, czyli będzie stworzona ta okluzja. I jeśli ja słyszę gdzieś, że parafina blokuje wnikanie substancji aktywnych do wnętrza skóry, to po prostu, słuchajcie, jest to informacja, która wprowadza Was w błąd konsumenta, informacja, która jest szkodliwa społecznie, ponieważ jest ona wyssana z palca i nie ma potwierdzenia w nauce, w biologii, fizjologii skóry, w chemii kosmetycznej. Mogłabym tutaj mówić o tym godzinami. To jest po prostu kit, który ktoś Wam wciska, bo parafina jest emolientem, jest całkowicie obojętna i właśnie dlatego na przykład w produktach leczniczych, w produktach typu wyroby medyczne stosowana jest parafina, a nie masło shea dla przykładu, bo jest ona obojętna, nie ma żadnych właściwości, które mogą na przykład zaburzyć działanie składników aktywnych albo zaburzyć działanie substancji leczniczych. Rozumiecie to teraz? Tu jest zastosowany taki emolient, musi być zastosowany taki emolient, który będzie całkowicie obojętny, czyli nie będzie posiadał żadnych właściwości. On musi stworzyć okluzję, on musi pomóc składnikom aktywnym dostać się do wnętrza w naszej skóry, tak żeby one z naszej skóry nie odparowały, nie uciekły, że tak powiem, nie ulotniły się z tej naszej skóry. One muszą się tam do środka dostać, w odpowiednim czasie zadziałać, bo ten proces dostania się też tych składników do naszej skóry to nie jest tak. Tutaj muszą być substancje, które pomogą wniknąć tym składnikom do wnętrza naszej skóry, więc to trochę musi trwać. A pamiętajcie, że też skóra ma tę swoją odpowiednią temperaturę. No tych zjawisk, tych procesów jest naprawdę bardzo dużo, więc to jest bardzo dobrze przemyślane. I oczywiście, że mamy tutaj substancję, która no jest kontrowersyjna, no nie oszukujmy się, jest substancją kontrowersyjną, która jest pozyskana z ropy naftowej, czyli dla niektórych po prostu nie, bo jak sobie pomyślimy, że kurczę, no ta ropa naftowa, co my nakładamy na tą naszą skórę, okej, ale jest to jedna z substancji bardzo dobrze przebadanych, substancji, które są, tak jak powiedziałam już wielokrotnie, obojętne dla naszej skóry, nie mają żadnych właściwości i nie będzie zaburzać działania substancji aktywnych, w szczególności substancji leczniczych, które będziemy na skórę nakładać w różnych tam schorzeniach.
Więc na przykład nie dziwcie się, że w preparatach, jakichś maściach robionych na receptę, w jakichś kosmetykach robionych na receptę, w jakichś produktach, które polecają na przykład dermatolodzy w jakichś tam schorzeniach skóry, czy na przykład fizjoterapeuci, gdzieś ta parafina się pojawia, czy inne emolienty okluzyjne, pochodne gdzieś parafiny, na przykład ciekła izoparafina i tak dalej, że one się gdzieś pojawia, no bo właśnie dlatego, że zależy nam na tym, żeby preparat czy kosmetyk działał skutecznie na bazie tych substancji aktywnych, które mamy w składzie, więc nie może być tam substancji bazowych, które będą gdzieś to zaburzały, gdzieś nie będą się ze sobą łączyły. A oczywiście, że są takie substancje. Wiecie na przykład o tym, że pewnych składników aktywnych nie łączymy z innymi składnikami aktywnymi, bo będzie to zaburzać ich działanie. Czyli dla przykładu, nie stosujemy retinolu z kwasami, bo wiemy, że retinol ma takie i takie działanie, kwasy mają takie i takie działanie. To samo jest w przypadku substancji bazowych. Trzeba je tak dobierać do kosmetyku i tak je w tym kosmetyku łączyć, żeby właśnie to miało sens, żeby miało działanie, żeby były efekty. Więc słuchajcie, takie moje, powiedzmy, wytłumaczenie na to. I teraz kolejne Wasze pytanie, bo właśnie troszeczkę nawiązując do tego, że ktoś tam kiedyś mi napisał, ja nie rozumiem, dlaczego właśnie w takich produktach leczniczych, czy w jakichś kosmetykach takich, nie wiem, dermokosmetykach na przykład, czy jakichś innych takich produktach, gdzieś lekarze, specjaliści polecają kosmetyki, produkty, które mają te śmieciowe substancje aktywne, polecają, bo wiedzą, jak to wszystko działa. No i oczywiście, że też musicie wziąć pod uwagę to, że na przykład pewne substancje aktywne będą miały jakąś swoją cenę, czyli to, co powiedziałam wcześniej, na bazie tych pochodnych witaminy A. I żeby stworzyć produkt, który będzie w przystępnej cenie, trzeba pokombinować tak z substancjami bazowymi, żeby ta cena była właśnie przystępna, więc jeżeli na przykład zakładamy, że jakaś substancja aktywna bardzo dużo kosztuje, to producent może zaoszczędzić na bazie kosmetyku i dodać tam substancje bazowe, które kosztują mniej. Czyli na przykład może dodać parafinę, która będzie tańsza od masła shea, już tak lecimy z tym przykładem, żeby wyrównać gdzieś tą cenę, żeby ten kosmetyk był przystępny cenowo, jeśli na przykład doda tam substancje aktywne, które kosztują dużo, dużo więcej. Widzicie to? Kurczę, ja mam nadzieję, że dzisiaj trochę Wam to wyjaśniłam, co i jak, ale jeszcze bym chciała do jednej rzeczy nawiązać, bo a propos tej okluzji, jak kosmetyk jest zbudowany? Zobaczcie, krem musi posiadać substancje emoliencyjne. Tak? Serum tych substancji zazwyczaj nie ma. Serum jest na bazie wody i później składników aktywnych. I teraz myśląc tak logicznie, z otwartą głową, moi drodzy, mówimy o tym, że serum nakładamy przed kremem, a nie po kremie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że krem nałożony na serum stworzy okluzję, bo w kremie mamy emolienty. Czyli jeżeli nałożymy sobie serum na naszą skórę w formie wodnistej, w formie żelowej, które ma fajne substancje aktywne, to chcemy teraz, niektórzy to mówią, domknąć tą naszą pielęgnację, czyli musimy nałożyć coś na tą naszą skórę i na te składniki aktywne, żeby ułatwić tym składnikom aktywnym wejście do tej naszej skóry i zapobiec temu, że te składniki odparują z tej naszej skóry, na przykład z tą wodą, która jest tam w składzie, że uciekną z naszej skóry lub też pozostaną na tej naszej skórze, więc nakładamy krem. Dlaczego nie nakładamy serum na krem? No bo jeżeli nałożymy emolienty, które stworzą ten film na naszej skórze, to jak substancje aktywne z serum, które nałożymy później, się do niego dostaną? Nie dostaną, bo przecież to jest to, o czym Wam powiedziałam, że emolienty mają być po to, że mają zabezpieczać skórę przed tym, co dostaje się z zewnątrz, ale też zabezpieczać przed tym, co może uciekać od wewnątrz, tak? Widzicie? To jest tak proste i banalne zjawisko, które
no powinno być oczywiste, a niestety pojawiają się takie teorie w internecie, które kompletnie temu zaprzeczają. Już nie mówiąc o tym, że te osoby, które wygłaszają te teorie, same sobie zaprzeczają. Bo słuchajcie, tak jak powiedziałam, parafina to jest tylko przykład. Parafina może być dla Was tym śmieciowym składnikiem, ale parafina jest emolientem. I mamy też emolienty w formie alkoholi tłuszczowych, tak. Mamy też emolienty w formie na przykład wosków różnego rodzaju, tak. Więc dlaczego tylko parafina ma powodować blokowanie wnikania substancji aktywnych, a już inne substancje nie? Inne emolienty nie. Dlaczego woski, które są bardzo podobne w konsystencji, w bardzo podobny sposób też niektóre woski się wytwarza, dlaczego te woski pomagają wnikać substancjom aktywnym i tworzą ten film i są ok, ale już parafina nie? Dlaczego tylko ta parafina, nieszczęsna parafina, jest taka zła? No, tak jak mówię, to jest teoria wyssana z palca. To jest bzdura, którą gdzieś tam się powiela i która kompletnie nie ma przełożenia na to, co jest rzeczywiste. To są teorie po prostu szkodliwe społecznie, które wprowadzają Was w błąd, konsumentów w błąd. No i ostatnia kwestia gdzieś dotycząca tych emolientów i tej znowu nieszczęsnej parafiny. Ja bym chciała tutaj powiedzieć jedno. To nie jest tak, że ja dzisiaj próbuję Was przekonać do stosowania kosmetyków z parafiną. Absolutnie nie. Wy macie wybór i Wy możecie decydować, jakie kosmetyki chcecie stosować. Jeśli nie pasuje Wam ta parafina, no to ja to rozumiem. Oczywiście, absolutnie możecie szukać kosmetyków, które w składzie mają inne emolienty. Natomiast chodzi mi o to, żebyście się tej parafiny po prostu nie bali i wiedzieli, o co tak naprawdę gdzieś tam z nią chodzi. Tak naprawdę o co chodzi z tymi emolientami, które są w tych kosmetykach. Jak działa to zjawisko okluzji. O co tutaj chodzi, że mamy okluzję taką bardziej przepuszczalną, okluzję średnio przepuszczalną, tą okluzję ciągłą, trwałą, nieprzepuszczalną. I to też będzie wpływało, ta jakość tych emolientów, moi drodzy, czyli to działanie tych emolientów będzie wpływało też na to, co na tej naszej skórze będzie się działo. Bo tutaj też trzeba nawiązać do tego zjawiska komedogenności i aknegenności. Ja może to rozwinę bardziej w innym wątku, ale mówi się, że na przykład parafina jest substancją komedogenną, aknegenną. A tak naprawdę każdy emolient może powodować komedo, czyli zaskórniki, akne, czyli trądzik. Każdy emolient. Bo znowu, wyobraźcie sobie, że już zdjęłam te plastry, ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. Na przykładzie tych plastrów. Jeżeli nałożymy sobie na skórę plaster wodoodporny, który nie powoduje żadnego przenikania wody, to jeśli my ten plaster zostawimy na dłuższy czas na tej skórze i być może Wam się to kiedyś zdarzyło i zauważyliście coś takiego u siebie. Jeżeli zostawimy ten plaster na dłużej, to tak. Ta rana będzie nam się gorzej goić, to jest raz. Dwa. Pod tym plastrem ta skóra zrobi się taka miękka, biała być może, taka wiecie, zmiękczona bardzo mocno i to będzie odpowiednikiem takich tłustych, ciężkich emolientów. Jeżeli my zostawimy na naszej skórze właśnie takie tłuste, ciężkie emolienty, które będą tworzyły ten nieprzepuszczalny film, to co się zacznie na tej skórze dziać z czasem? One zostaną przy ujściach gruczołów łojowych, czyli w tych porach skórnych. Tam będą pożywką dla szkodliwych bakterii. Zacznie się rodzić takie środowisko, które jest niekorzystne dla naszej skóry. No i zaczną powstawać zaskórniki. Zacznie się tworzyć trądzik. Więc bardzo ważne jest teraz to, że jeżeli już nałożyliśmy kosmetyk na naszą skórę, który posiada właśnie taki ciężki emolient, taki tłusty emolient, który może na tej skórze osiadać, bardzo ważne jest to, żeby tą skórę w odpowiedni sposób oczyścić, czyli ten emolient usunąć.
To samo w przypadku takiego plastra wodoodpornego. Jeżeli my zostawimy ten plaster, no to będzie się po prostu tam działo źle. Więc w pewnym momencie plaster trzeba ze skóry usunąć i skóra będzie miała możliwość, żeby się ładnie, dobrze wygoić. Nie będzie się na niej nic działo. To samo jest w przypadku właśnie takich emolientów, to samo jest w przypadku parafiny. Jeżeli my nie będziemy dokładnie doczyszczać naszej skóry w odpowiedni sposób lub też stosować substancji, które będą usuwać takie emolienty ciężkie, no to możecie się spodziewać, że z czasem po prostu na tej skórze zacznie się dziać źle. Czyli będą powstawały te zaskórniki, może tworzyć się trądzie. Dlatego też tak ważne jest to, o czym ja Wam mówię od dłuższego czasu. Oczyszczanie, odpowiednie oczyszczanie skóry, złuszczanie, stosowanie preparatów złuszczających, żeby wspomagać to oczyszczanie naszej skóry. Emolienty lżejsze, przepraszam, emolienty lżejsze, czy na przykład emolienty suche, one też na naszej skórze mogą powodować zaskórniki, mogą powodować trądzik. Wszystko, co na skórze będzie osiadało i nie będzie z niej usuwane w odpowiedni sposób, o Jezu, przepraszam Was, w odpowiedni sposób może powodować zaskórniki w mniejszym lub większym stopniu. I to od Was zależy, jak Wy będziecie usuwać takie substancje z Waszej skóry. Więc nie dziwcie się, że na przykład parafina jest zaliczana do substancji bardziej komedogennych, no bo właśnie ze względu na to, że jest bardziej tłuszczowa, jest tym cięższym emolientem, tworzy bardziej okluzyjny filtr, ten film na naszej skórze, tak? I trzeba takie preparaty, gdzie stosujemy tą parafinę, ze skóry usuwać. I na zakończenie dzisiejszego filmu. Oczywiście, że w droższych kosmetykach bywa, że się gdzieś pojawia ta parafina. Lub też pojawiają się właśnie substancje kontrowersyjne. Czy takie substancje tańsze? No oczywiście, że tak. To nie jest tak, że w tych drogich kosmetykach mamy tylko najlepszej jakości substancje, najdroższe i tak dalej. No nie. Ja też to, słuchajcie, widzę. I widzę, że niektórzy producenci na przykład, nie wiem, wkładają złoto do iluś tam karatowe, do jakiegoś kremu, a do tego dorzucają parafinę, która jest najtańszym okluzyjnym substancją i za taki kosmetyk mam zapłacić 1300 zł. No ja przecież też się nie dam na to nabrać i też nie kupię takiego kosmetyku, który w ten sposób działa. Już bym bardziej była skłonna kupić ten krem za 1300 zł, gdyby rzeczywiście było tam to złoto, ale zamiast tej parafiny, no byłoby na przykład to masło shea. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wtedy mówimy o właśnie jakiejś tam jakości. Bardzo bym chciała, żeby ten film do Was dotarł w taki bardzo przystępny sposób. Żebyście otworzyli oczy na to, jak to wygląda. Bo kiedyś zrobiłam takie porównanie, że to samo mamy w przypadku ubrań. I ktoś mi zwrócił uwagę, że nie można porównywać kosmetyków do ubrań. To nie chodzi o porównywanie kosmetyków do ubrań, tylko chodzi o porównywanie jakości do jakości, ceny do ceny. Jeżeli mamy dwa sweterki, które wyglądają identycznie, mają ten sam kolor i ten sam krój i mają działać tak samo, czyli mają nas ogrzewać. Już tam nie mówiąc o tym, że mają wyglądać pięknie. Ale jeden sweter jest zrobiony z kaszmiru, który wygląda identycznie jak poliester, który mamy po drugiej stronie. No to który z tych swetrów będzie droższy? No wiadomo, że ten z kaszmiru niż ten z poliestru. I mimo tego, że wyglądają podobnie, że w nazwach mają podobnie, bo mamy sweter, tak? Że mają mieć to samo działanie, że mają taki sam kolor, no to mimo tego, z czego są zrobione te dwa swetry, będzie wpływało na jakość i na cenę. To samo jest w przypadku kosmetyków. Tu nie chodzi o porównywanie wyciągu z wąkroty do wyciągu z wąkroty, tylko chodzi o porównywanie całościowego produktu do całościowego drugiego produktu, czyli bazy, substancji bazowych, emolientów, wody. Może być woda destylowana, może być woda termalna, może być zwykła woda kranowa. No różne, słuchajcie, mogą być. Woda wodzie nierówna, a mamy w nazwie, w INSI, woda. No tak
No tak, i to też będzie wpływało na cenę danego kosmetyku. Ja nie chcę Was przekonywać do tego, że droższy kosmetyk jest lepszy. To nie o to dzisiaj w tym filmie chodzi. Absolutnie nie. Ja Wam po prostu chcę otworzyć oczy i pokazać Wam, dlaczego w niektórych produktach stosowane są tańsze składniki, w niektórych są stosowane droższe. Jak to się przekłada? O co chodzi z tą parafiną, żebyście wiedzieli i mieli tego świadomość. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania jeszcze związane z tym, co dzisiaj powiedziałam, to piszcie koniecznie w komentarzach. Matko, widzę już, ile mamy czasu, wybaczcie mi, ale te filmy będą dłuższe, dlatego powiedziałam, żebyście sobie przygotowali coś do notowania i coś do picia, ale mam nadzieję, że teraz wiecie, o co chodzi. Nie zdradzę Wam, co będzie w kolejnym filmie, ale będzie on również, mam nadzieję, bardzo ciekawe. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!